Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak można naostrzyć frez palcowy, nie mając specjalnej ostrzałki do frezów. Więc tak, zużycie frezu najczęściej polega na wykruszeniu albo stępieniu naroży, samych naroży ostrza. Jak tutaj widać w tym frezie, są delikatnie ukruszone, są stępione. Tu mam kilka frezów, we wszystkich praktycznie jest to samo. Na początek wyszlifujemy frez zgrubnie, używając do tego wkrętarki i szlifierki stołowej. No i pamiętamy o chłodzeniu freza, żeby go nie przegrzać. Frezy są już naprawdę ostre, ale trzeba będzie jeszcze wyrównać czoło, tą płaszczyznę czoła freza, tak żeby było ono prostopadłe do osi freza. Ja zrobię to na tokarce, używając do tego takiej szlifierki prostej z uchwytem, no i kamień szlifierski. Na początku lekko wyrównam tutaj czoło kamieniem, a później zrobię bardzo małe zadołowanie tutaj na środku freza. No i teraz ważna sprawa, musimy w takim tak przeszlifowanym frezie musimy jeszcze zeszlifować tutaj tylne krawędzie ostrza, patrząc od czoła. W ten sposób, jak tutaj narysowałem. Krawędź tnącą, tutaj skrawającą zostawiamy, a musimy lekko zeszlifować tutaj tą tylną część, żeby nadać tutaj geometrię taką, jak powinna być. Ja wykorzystam do tego szlifierkę prostą z kamieniem. Każde ostrze będę tutaj delikatnie szlifował w ten sposób, aby tutaj zaniżyć tą tylną część ostrza. Teraz zamaluję całe czoło freza. Przeszlifuję i za chwilę pokażę Wam, jak to będzie wyglądało po szlifowaniu. Tak, te ostrza teraz wyglądają po szlifowaniu.
Nie jest to żaden profesjonalny sposób ostrzenia frezów, ale działa. Naostrzyłem już trochę takich frezów. Robotę robią, to najważniejsze.